Ludzie przychodzą do firmy, do organizacji, do marki, a odchodzą od szefa. Patrząc tak bardziej optymistycznie na to, jeżeli jesteś dobrym szefem, dbasz o ludzi, to oni przez długie lata lojalnie zostaną przy tobie, zostaną w twojej organizacji, nawet jeżeli będą terapaty. Ale dlaczego się mówi, że ludzie przychodzą do organizacji, a odchodzą od szefa? Od niedawno znajomy mówi, odeszło od nas w ciągu roku połowa ludzi. Co szefowie na to. Przez wowie stwierdzili, że ci ludzie nie dorośli, że nie byli na miarę naszej organizacji. Trzeba lepszych znaleźć. No nie, kochani, w większości sytuacji, jeżeli ludzie odchodzą szczególnie masowo, to odchodzą od kiepskiego szefa. Czyli jeżeli jesteś szefem albo szefem szefów, to inwestuj w kompetencje, w umiejętności zarządzania, bo szef dostaje do ręki najcenniejszy, najważniejszy kapitał organizacji, czyli ludzi, no i dbajmy o ten kapitał. Ten kapitał się zwraca z nawiązką, pod warunkiem, że dobrze zarządzamy ludźmi. No pamiętajmy, Ludzie przychodzą do organizacji, a odchodzą od szefa.